sercu Biblioteki Uniwersyteckiej UWM po raz 10 stanęła niezwykła choinka. Tym razem pracownicy biblioteki postanowili wesprzeć ideę Zero Waste i zaapelować o dbałość o środowisko. Nasza choinka ma już 10 lat. W 2011 zaczęliśmy tą przygodę z niezwykłymi konstrukcjami choinkowymi, bo chyba tak właściwie można o tym powiedzieć. W tym roku pokusiliśmy się o wzmocnienie idei walki o środowisko, dlatego też choinka jest wykonana z ponad 600 plastikowych butelek o pojemności 1,5 litra, co dało nam choinkę ponad 2-metrową. I co ważne, ta choinka ma przesłanie, tutaj w każdej butelce jest list. Chcemy, żeby to środowisko, jak najbardziej dbać o nie i zabiegać, żeby było jak najdłużej naturalne. Wiadomość umieszczona w plastikowym sercu skierowana jest do każdego z nas i jest swoistego rodzaju manifestem klimatycznym. Green University, tutaj Zero Waste, cały materiał z choinki jest recyklingowany i tak zamierzamy po dekonstrukcji z tą choinką niestety poczynić. Chodziło nam też o wizualizację tego, ile przeciętnie Polak zużywa plastiku miesięcznie i tutaj mamy wizualizację dwóch miesięcy gromadzenia plastiku przez jednego człowieka. Tak mniej więcej wygląda jak nasza choinka. Informacje o niezwykłych konstrukcjach Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie dotarły w różne części świata. Choinka z kart katalogowych została uznana przez Europejskie Forum Fotograficzne za jedną z 7 najpiękniejszych choinek świata. Wypatrzył ją brytyjski dziennik The Guardian i umieścił zdjęcie w jednym z grudniowych wydań. Z kolei choinka z szuflad katalogowych została pozytywnie odebrana na przykład przez Bibliotekę Kongresu w Waszyngtonie. Choinkę można zobaczyć w sercu biblioteki pod kopułą na pierwszym piętrze.